Rządza, pieniądze, hipnoza. Dokładnie o godzinie 12:30, 100 lat temu, w tym pałacu została zamordowana młodziutka dziewczyna. To jedna z najstraszniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni w historii kryminalistyki. Jest ponury 21 dzień listopada 1904 roku. Niedawno zaczął się XX wiek, a w pałacu Kleppelsdorf, czyli w malutkim Wleniu na Dolnym Śląsku, rodzi się śliczna dziewczynka. Dostanie na imię Dorotea. Jej rodzice Hedwig i Wilhelm von Rorbeck to ludzie niezwykle bogaci. 10 lat wcześniej sprzedali swoje włości w Berlinie, a mieszkali w dzielnicy Tempelhof. Także zarobili naprawdę mnóstwo pieniędzy i właśnie za nie kupują ten piękny pałac i jedyną rzeczą, na którą czekają bardzo długo, to dziecko. Ale nie można mieć wszystkiego. Fatum daje o sobie znać po raz pierwszy i zaledwie kilka dni po urodzeniu Dorotei jej matka umiera. Wilhelm von Rorbeck i jego córeczka zostają tutaj zupełnie sami. Dorotea rośnie bardzo szybko, ale oczywiście brakuje jej matki. Dlatego ojciec postanawia, że zatrudni dla niej nauczycielkę, guwernantkę i jego wybór pada na 26-letnią pannę Bertę Zahn. Ale fatum znowu daje o sobie znać. Pan Wilhelm Rorbeck zaczyna chorować i kiedy jest już w szpitalu, wpada na pomysł, że aby nie zostawiać Dorotei, po prostu oświadczy się jej opiekunce. W ten sposób dziewczynka będzie miała matkę. Ale panna Berta Zahn odmawia. Nie będzie przyjmowała zaręczyn od człowieka, który leży w szpitalu. Wydaje jej się, że chce się z nią żenić nie z powodu miłości, ale zagrożenia życia. I rzeczywiście 23 października 1914 roku Wilhelm von Rorbeck umiera i zostawia 10-letnią Dorotę z jej opiekunką. Jest jeden problem. W testamencie nie przekazuje bezpośrednio majątku córce. Dopóki Dorotea nie osiągnie pełnoletności, będzie nim dysponował specjalnie wyznaczony zarządca. Ciekawe, co na początku XX wieku młoda dziewczyna robi w takim wielkim pałacu. No nie ma jeszcze internetu. Wiemy, że Dorotea jest dziewczynką bardzo ładną, jest nieco dumna, no ale wyrasta w trudnych warunkach, nie ma matki, jest zamknięta w sobie. Równocześnie wszyscy we wsi bardzo ją lubią. Jest tylko jedna osoba, przed którą Dorotea zawsze ucieka, której się bardzo boi. To jej 24-letni wujek, Peter Gruppen, znany w całej rodzinie jako hipnotyzer. To jest człowiek o dwóch twarzach. Uroczy hazardzista, biedak, który udaje bogacza. Jego przymałe garnitury źle na nim leżą, a na wąsach i na włosach zawsze ma za dużo pomady. Dlatego postanawia szukać szczęścia na salonach jako hipnotyzer. Damy są nim zachwycone, uważają, że jest czarujący, przystojny, mimo że w czasie I wojny światowej stracił jedno przedramię. Europa pogrąża się w chaosie i w kryzysie, brakuje pracy. Co więc ma zrobić taki utracjusz jak Peter Gruppen? Najlepiej bogato i dobrze się ożenić. W gazecie znajduje anons znacznie od niego starszej wdowy z dwoma córkami. To ciocia Dorotei. W ten sposób Peter Gruppen poznaje rodzinę von Rorbeck. Dorotea szybko wpada w oko wujkowi, ponieważ po pierwsze jest ładna, młoda, no i przede wszystkim bardzo bogata. Gruppen zdążył już przehulać cały majątek i żony, i teściowej i teraz zastanawia się, co dalej robić ze swoim życiem. Postanawia więc pozbyć się żony. Odprowadza ją na dworzec i wsadza do pociągu. Ciocia Dorotei ma jechać do niej do Wlenia, ale nigdy się tutaj nie pokaże. Po prostu ginie po niej ślad. Dopiero kilka lat potem jej ciało zostaje znalezione w pobliskiej rzece. Teraz Gruppen ma wolną drogę do kolejnego ożenku. To jest ten pokój, w którym na 6 dni przed tragedią Peter Gruppen wydaje przyjęcie dla teściowej i dla Dorotei, a także dla panien służących.
Ale zanim do tego dojdzie, Peter Gruppen postanawia nieoczekiwanie oświadczyć się młodziutkiej, wtedy 15-letniej Dorotei. Ona się bardzo boi wujka, on ją brzydzi, ona nie chce mieć z nim nic wspólnego. Dlatego on prosi, namawia, zaprasza ją na obiady. Pewnego dnia w czasie takiego właśnie obiadu w restauracji dosypuje jej czegoś do zupy i ucieka. Potem zabiera ją na przejażdżkę łodzią, usiłuje ją tam utopić. Czyli ma dwa plany. Albo ona wyjdzie za niego za mąż, albo przejmie pieniądze rodziny zupełnie w inny sposób. Dorotea coraz bardziej boi się wujka. Pewnego dnia ktoś strzela w okno jej sypialni. Gruppen przekonuje również zarządzającego majątkiem dziewczynki, żeby nie dawał jej żadnych pieniędzy. Ona po prostu bieduje. Ale najgorszy jest ten wieczór tuż przed tragedią. Gruppen przyjechał właśnie z babcią Dorotei i z dwoma pasierbicami do wlenia i przy tym stole, w tym pokoju urządza po prostu bal. Puszcza muzykę, tańczy i jak się okazuje, zaczyna się przymilać już nie tylko do Dorotei, ale także do jej babci, do jej guwernantki, a noc spędzi ze swoją służącą, panną Marią Mor, która okaże się za chwilę bardzo ważna w tej historii. Nadchodzi ten feralny dzień. Jest 14 lutego 1921 roku, piękna zima, słońce. Rano Dorotea z kuzynką Urszulą idą na spacer, wracają i zaczynają się bawić na parterze pałacu. Tymczasem przy tym stole, na pierwszym piętrze, babcia, Peter Gruppen i jego druga pasierbica czekają na obiad. Babcia wydaje polecenie służącej, żeby zawołała dziewczynki. Służąca schodzi na dół i nagle w pałacu rozlega się krzyk. Panienki nie żyją. To w tym pokoju, w prawym rogu, w kałuży krwi leży Dorotea. Otrzymała dwa strzały z pistoletu. W lewej części pokoju dogorywa Urszulka. Koło jej lewej dłoni leży pistolet. Rodzina wpada do tego pomieszczenia. Babcia patrzy na Petera Gruppena, który z nią przyszedł i mówi: człowieku, coś ty narobił. Gruppen podbiega do umierającej Urszulki, zaczyna ją szarpać i mówi: powiedz, że to nie ja, bo to mnie będą oskarżać. I rzeczywiście okazuje się, że broń, która leży koło Urszulki, to jest broń Gruppena. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Gruppen zostaje aresztowany i wywieziony do więzienia w Hirschberg, czyli w dzisiejszej Jeleniej Górze. Najdziwniejsze jest to, że po pierwsze, nikt nie słyszy strzałów, ale w takim obiekcie to jest możliwe. A po drugie, Peter Gruppen ma alibi, rzekomo jest na górze, ale jego pasierbica zezna potem, że na chwilę opuścił tamten pokój. Gdzie wtedy był? 5 dni po morderstwie lekarze przeprowadzają na pałacowym stole sekcję zwłok. Jej wynik jest przerażający. Okazuje się, że kuzynka Dorotei, 12-letnia Urszulka, pasierbica Gruppena, cierpiała na chorobę weneryczną i była już leczona bardzo trudną terapią rtęciową. Wenerycznie chory jest również sam Gruppen, co nasuwa przerażające wnioski. Kilka dni od śmierci obu dziewczynek prasa zaczyna pisać o tym, że musiała być w to w jakikolwiek sposób wmieszana hipnoza, że to Gruppen zmusił Urszulkę do zamordowania kuzynki i popełnienia samobójstwa. W sądzie w Hirschberg, czyli w Jeleniej Górze, zaczyna się długi i bardzo trudny proces poszlakowy. Gruppen absolutnie nie przyznaje się do winy, natomiast dochodzi do pewnego skandalu. Dziennikarki, które opisują ten proces, nie piszą o tragedii dziewczynek. One cały czas piszą o tym, jak przystojnym, niebanalnym, niezwykłym i eleganckim mężczyzną jest Gruppen. W czasie procesu podnoszony jest cały czas wątek hipnozy, dlatego zostaje sprowadzony ekspert, który zna dokładnie tę dziedzinę i opowiada różne historie o tym, że Gruppen mógł na przykład zmusić Urszulkę do zamordowania Dorotei, a także do popełnienia samobójstwa.
Co ciekawe, ławnikiem w tym procesie jest między innymi późniejszy noblista Gerhard Hauptmann, natomiast zasiadają tam również właściciele okolicznych dóbr, a także pałaców, między innymi baron von Zedlitz. Peter Gruppen zostaje jednak skazany na podwójną karę śmierci oraz kilkanaście lat więzienia za czyny niemoralne w stosunku do swojej pasierbicy. Teraz przebywa w areszcie w Jeleniej Górze, ale jeszcze nie zamierza się poddawać. Hipnoza, czy Peter Gruppen rzeczywiście miał taki wpływ na innych ludzi? Okazuje się, że kiedy już siedział w celi, namówił strażnika, żeby po prostu otworzył mu drzwi i uciekł z więzienia. Miała na niego czekać kochanka z ubraniem, miała mu pomóc uciec do Czech, ale kochanka się nie stawiła. Gruppen wrócił do więzienia i 3 marca 1922 roku, rok po tragedii, popełnił samobójstwo, po prostu się powiesił. Kilka dni później samobójstwo popełnił również strażnik, który otworzył mu celę, ponieważ nie mógł zrozumieć, w jaki sposób Peter Gruppen go do tego namówił. W chwili śmierci Gruppen miał zaledwie 27 lat, dlatego dziennikarze nie wierzyli, że taki młody, przystojny, elegancki człowiek mógł dopuścić się takiej zbrodni. To wszystko nie skończyło się wraz ze śmiercią dziewczynek. Zaraz po pogrzebie ciało Dorotei zostało przez kogoś wyciągnięte z grobu i ten ktoś zabrał jej bardzo piękną sukienkę. Właściciele Pałacu Książęcego we Wleniu twierdzą, że duch Dorotei jest cały czas z nimi, że im pomaga i przypomina o tamtych czasach, ale tak naprawdę my ciągle nie wiemy, co stało się w ten straszny poranek 14 lutego 1921 roku, który nazywany jest w Pałacu we Wleniu od tamtej pory krwawymi walentynkami. Ja mam swój trop, jeżeli nie sam Peter Gruppen, to być może dokonał zbrodni rękami kobiety, z którą spędził ostatnią noc przed morderstwem. Była to zakochana w nim służąca panna Maria Mor, która w ogóle nie pojawia się w żadnych aktach procesowych.